Inwigilacja Pegasusem. Banaś wejdzie do gry? Monika Falej składa wniosek do NIK w sprawie systemu Pegasus. Posłanka Lewicy Monika Falej złożyła wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie możliwych nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem systemu Pegasus. To efekt informacji Agencji Asousznie i TIT Press o inwigilowaniu Krzysztofa Brejzy, Romana Giertycha i Wrzosek. Wcześniej taki wniosek złożył senator Krzysztof Brejza, czyli potencjalnie poszkodowany w tej sprawie. Teraz formalny krok robi posłanka lewicy Monika Falej, która prosi w swym wniosku kontrolerów NIK o zbadanie niepokojących doniesień. Co zdaniem falej powinno zostać objęte kontrolą NIK? Zwraca się ona bezpośrednio do prezesa NIK Mariana Banasia. System Pegasus. Posłanka chce kontroli NIK. Proszę Pana o ustalenie, czy i kto w Polsce wykorzystuje system Pegasus? Od kiedy jest on używany i w jakim celu? Kto sprawuje nadzór nad działaniami wywiadowczymi? Jakie muszą zaistnieć przesłanki, by obywatel został objęty podsłuchem, śledzeniem jego urządzeń mobilnych? Czytamy w piśmie Falej. Zdaję sobie sprawę, że prokurator generalny, minister spraw wewnętrznych i podległym u służby nie mogą przekazywać szczegółów działań operacyjnych. Jednak takie kwestie, jak potwierdzenie używania powyższego systemu, w jaki sposób jest on wykorzystywany i w ilu przypadkach, powinny być wiedzą powszechną. Szczególnie, gdy mamy do czynienia z niepokojącymi doniesieniami o niezgodnym z prawem wykorzystywania technik operacyjnych w celu innowigilacji oponentów politycznych, dziennikarzy czy prawników, pisze Falej. Opracowanie: Łukasz Szperka.